Mamy 2 września 2019 roku, piątek. Ciurny skończył podlewanie. Właśnie zwija wąż. Jest po godzinie 19. I tutaj jestem. A tutaj mamy kogo? Za drzewkiem. A, zasłoniły mi krzaki. Tutaj z kolei drzewo. O, proszę. Zobaczcie. Kto to jest? Maciuś. Maciulek. Zajdę z innej strony. Zobaczę. Maciusia. Maciuś lubi tu wychodzić tak. Albo rano, albo wieczorem, jak jest chłodniej. I sobie obserwuje tutaj. A, siedzi sobie Maciulek. Pod drzewkiem. Maciuś, co robisz? Co robisz, Maciulku? Co? Chodź, kicia. Ojej, nie lubi głaskania. Jak Maciuś nie lubi głaskania. Czemu, Maciuś, nie lubisz głaskania? Twoja pani ci nie głaskała? Był 10 lat Maciuś w bloku pewnej pani. Nie wychodził na dwór. I nie wiem, co ona tam robiła, z nim, że on nie lubi głaskania, chociaż jak nasze panie tutaj są, opiekunki, szczególnie taka pani Emilka, to on lubi do niej przychodzić i pozwala się głaskać. Być może, że ona przypomina mu jego panią. No, on tam był 10 lat. Później ta pani zachorowała, starsza. Być może, że umierająca była i swoją sąsiadkę poprosiła, czy nie zna kogoś, kto by mógł go adoptować. A ponieważ ta sąsiadka tutaj u nas pracowała jako socjalna, no to znając mnie, do mnie zadzwoniła. 2 lata temu się spytała, czy go adoptuje. No, oczywiście. No, to mamy tutaj kosi trawę. Ja przepraszam, czy mógłby pan nie brzęczeć? Czekaj, muszę kosić, bo już zamykają. No, ze względu na rocznicę Powstania Warszawskiego. Wczoraj było. No, ale dopiero do nas doszła dzisiaj. Maciulek. Maciuś, pójdziesz ze mną na spacer? Co, kiciulku? Pójdziemy? Maciuś nie lubi specjalnie na spacer. A kolega Grześ będzie kosił trawę. Ma kosiarkę. I kosi. Kolega jest na oddziale numer 4. Jest obok nas. No tam mają windę. W tej części wysokiej, dwupiętrowej jeździ. Tam na drugim piętrze też jest kilka pokoi. A nasz oddział, mój, ten tutaj, jednopiętrowy, a tu w części środkowej jest dwupiętrowy. Jako jedyny nie ma windy. I tu są osoby najbardziej sprawne, ruchowo. Maciuś też jest sprawny ruchowo i nie musi windą jeździć. Nie, Maciuś?
A na tamtym oddziale, piątym, jest też winda. I pan Tadziu ma kota piątka. Pan Tadziu mieszka na pierwszym piętrze. To piątek windą jeździ. Idzie pod windę i czeka, aż ktoś będzie jechał i jedzie. A później, jak chce, to czeka, żeby go zawieźć na górę. Sam jak chce, to po schodach leci. Ale Maciulek się położył i będzie się toaletę robił, tak Maciuś? Toaletę robisz? Ciulku? Maciusiowi nie przeszkadza to koszenie, nie boi się, ale pamiętam jego pierwsze chwile, on dopiero po pół roku, przez pół roku to nie wychodził z budynku, później powoli zaczął na korytarz, później z korytarza z piętra na parter, z parteru do piwnicy i dopiero później na dwór, później wycięłem te, zamontowałem drzwiczki w drzwiach, w pokoju i w piwnicy. Także Maciuś później sam wychodził na dwór przez te drzwiczki, początkowo niechętnie, a teraz już tam nie przejmuje się. I coraz częściej wychodził na dwór, coraz częściej, coraz dłużej. I tak mu się zaczęło podobać na dworze, jak już się oswoił, już tych hałasów się nie miał, że nawet jak ciepło jest, to śpi na dworze. No teraz ostatnio w tym roku nie. Tu mamy kamień, płyta okolicznościowa z okazji 20-lecia. No za rok będzie 30-lecie DPS-u. Margolci nie widzę. Czyli Margolcia gdzieś jest w budynku. Tak to zwykle Margolcia lubi albo tam na tarasie, albo tutaj nawet się położyć. No, w ten czas Maciek go mija. No nic, Maciuś sobie leży. I on tu będzie sobie leżał. Do wieczora. Przyjdzie, jak się będzie ściemniało. Nie, Maciuś?